Możemy zaczynać. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu. Pozwolicie, że na siedząco, tak? Wygodnie mówię. Witam wszystkich po raz kolejny na kolejnym spotkaniu z panem ministrem i przedstawicielami różnych urzędów. Także witam was wszystkich rolników, bo dzięki wam może być minister. Brawo za to. Teraz serdecznie witamy pana ministra Zbigniewa Babalskiego. Do wsparcia panu ministrowi przyjechał pan dyrektor KRUS-u Henryk Żuchowski. Z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Kierozalski. Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Potorski. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Damian Godziński. Wojewódzki lekarz weterynarii Ludwik Bartoszewicz. Witamy oczywiście władze samorządowe, wójta gminy Lubawy Tomasza Polskiego. I proszę państwa, konwencja spotkania będzie w sposób następujący. Pierwszy pan minister zda sprawozdanie ze swojej działalności rocznej przerwy od ostatniego pobytu u nas, kolej następnie sprawy związane z sytuacją w rolnictwie i kolejnym etapem to będzie przekazywanie mikrofonu i przekazywanie zadawania pytań do pana ministra. Prosilibyśmy o gdzieś Przepraszam za swój głos, ale to pewnie większość ludzi dzisiaj w kraju trochę jest zainfekowana. No po prostu taki ten klimat mamy, już wiosna się zaczyna robić w styczniu, więc trochę to też wpływa na stan naszego zdrowia i samopoczucia. Chciałbym państwa poprosić o to, co powiedział kolega Mario, przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Staram się być u państwa co najmniej raz w roku, po to, żeby przede wszystkim wysłuchać spraw, które wolą, te, które się da to po prostu naprawić, te, które nie, no to trzeba po prostu szukać sposobu, jak naprawić. Ale chciałbym, to moje wystąpienie, chciałbym, żeby nie było za długie, ale tak od ogółu do szczegółów przejść, więc parę słów, bo minęło 2 lata od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęła rządy Rzeczpospolitej. Więc krótko bym bardzo krótko chciał podsumować te 2 lata i później trochę się więcej skupić na rolnictwie. Oczywiście domyślam się, że dominujący temat, który tutaj dzisiaj będzie, to na pewno będzie związany z hodowlą trzody. Jaką mamy sytuację, ci, którzy prowadzą tą produkcję, nie od dziś doskonale wiedzą i wierzcie mi, że na bieżąco staramy się również to pilotować i podejmować różne działania. O tych działaniach chcę również na koniec powiedzieć. Więc te 2 lata. Przede wszystkim chcę powiedzieć tak, że z żelazną konsekwencją realizujemy plan i program, który został przedstawiany w kampanii wyborczej w 2015 roku. Przypomnę, że mieliśmy 3 takie podstawowe płaszczyzny działania jako Prawo i Sprawiedliwość. Te płaszczyzny były związane bezpośrednio z Polakami, przede wszystkim skierowane do nich, jeśli chodzi o tak zwane sprawy socjalne, sprawy dotyczące rodziny. Przekaz był w kampanii wyborczej jednolity. Czas spojrzeć na ludzi i czas po prostu dojść do ludzi. To, co było niemożliwe przez 8 lat, okazało się, że było możliwe, że znalazły się pieniądze, że można było uszczelniać systemy po to, żeby pieniądze nie przejadać, tylko skierować do ludzi. Jeśli chodzi o rozwój,
To są trzy płaszczyzny. Rozwój, rodzina, bezpieczeństwo. Rodzina to myślę tutaj również o sprawach socjalnych, jeśli chodzi o rozwój. Na dzisiaj mamy trudności na rynku pracy, ale wynikające z tego, że po prostu brak rąk do pracy. Sytuacja uległa zmianie i to radykalnej zmianie w ciągu 2 lat. Tematy nie będę rozwijał. Ilość armii, która przyjechała w cudzysłowie oczywiście ze wschodniej granicy, pomaga w sposób rzeczywisty, że rozwój Polski i PKB powyżej 4 możemy utrzymać. Własnymi siłami po prostu byśmy tego nie dali rady zrobić. Szacuje się, że około miliona ludzi spoza Polski znalazło zatrudnienie, ponieważ u nas jest brak rąk do pracy. Oczywiście jest wiele ku temu powodów, bo niektórzy odmawiają ze względu na jeszcze niskie płace, ale do tych płac zaraz właśnie wrócę. Też w kampanii obiecaliśmy, że płaca minimalna będzie zwiększona, że stawka godzinowa będzie zwiększona, jest to zrealizowane. Przypominam Państwu, że w 2017 ta płaca minimalna była na poziomie 2000 zł. Dzisiaj mamy 2100 zł brutto, tak jakbyśmy obiecali od 1 stycznia 2018 roku. Jeśli chodzi o sprawę stawki godzinowej, było 12 zł od 1 stycznia 2018 roku. Mamy 13,70 zł. Podaję proste przykłady, że to, co było zaplanowane i to, co było obiecane, jest po prostu realizowane. Więc można by powiedzieć, że to są jeszcze stawki małe, ale w ciągu 2 lat, jeśli będziemy konsekwentni, będziemy po prostu tą sytuację na rynku poprawiać. Reforma administracji skarbowej, tak zwana kasa, która powstała. Ten mechanizm, który został zastosowany, pozwolił między innymi na pozostawienie w kraju miliardów złotych, które po prostu wpłynęły do kieszeni Polaków. Okazało się, że można system uszczelniać, tylko trzeba po prostu tego pilnować. Skutki jakie są, wszyscy widzą. Budżet, który miał deficyt prawie 46 miliardów złotych, dzisiaj jest na poziomie za rok 2017 25 miliardów złotych przy wypłacie 22 miliardów złotych na to, co Rostowski, były minister finansów, mówi, pieniędzy na to nigdy nie będzie. Pieniądze były na to, deficyt został zmniejszony prawie o 50%. Podaję proste przykłady. To nie jest propaganda. I tak Państwo tego nie odbierajcie. To są twarde liczby. Unia Europejska i Europa patrzy na nas ze zdziwieniem, że jednak można było to zrobić. Że można było skierować pieniądze na tak zwany socjal, że można było do 340 tysięcy rolników podnieść minimalne świadczenia rentowo-emerytalne. Od razu też mówię, że niskie są, za niskie są. Do minimum 1000 zł brutto. Było 820 zł. Można było to zrobić? Można. Powtarzam jeszcze raz, to jest 340 tysięcy rolników skorzystało tylko i wyłącznie z podniesienia świadczenia emerytalno-rentowego. O edukacji nie będę wspominał. Program, który miał się zawalić, miało być ogromne, totalne bezrobocie dla nauczycieli. Okazuje się, że w skali kraju, oczywiście są gminy, gdzie te problemy mogą występować, ale w skali kraju powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów. Mądrość samorządowców spowodowała, że można było tą reformę edukacyjną przeprowadzić w sposób prawidłowy, bez uszczerbku dla przede wszystkim dzieci i nauczycieli. Bezpieczeństwo, będę kończył temat, bezpieczeństwo. To, co było też niemożliwe, a wszyscy ministrowie o tym mówili. Powołanie tak zwanych WOT-ów, więc Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówiło się o tym praktycznie rzecz biorąc od 2002 roku. Ja kończyłem wtedy jako wojewoda urzędowanie, wtedy ten temat już stał. Do 2015 roku było to niemożliwe, po 2015 jest to możliwe. Jest 16 brygad WOT-u, a więc Wojsk Obrony Terytorialnej. W każdym województwie jest jedna brygada, w regionie Mazowieckim również.
garną się do tego młodzi ludzie, są przeszkoleni. Czas najwyższy, żebyśmy po prostu, oprócz tego, że chcemy, żeby Amerykanie nas bronili, to żebyśmy mieli potencjał własny, jeśli chodzi o obronę. Nie wspomnę o policji, o reaktywowaniu prawie 80 posterunków policji, tam gdzie zostały pozamykane, bo uważano, że to jest po prostu niepotrzebne, a dojazd funkcjonariusza policji trwał wiele, wiele czasu. Dzisiaj ponad 80 posterunków jest reaktywowanych, ludzie mają też większe poczucie bezpieczeństwa, mają je blisko siebie. To jest tyle spraw ogólnych. Oczywiście, jeśli będą w tej dziedzinie też pytania, służę swoją osobą, będę starał się na te wątpliwości, które mogą powstać tutaj w wyniku tych pytań, próbować odpowiedzieć. Jeśli nie potrafię, to obiecuję, że skieruję to też poprzez biuro poselskie jako interpelację do instytucji czy też ministerstw, z którymi współpracujemy, bo mam tą podwójną funkcję i mam możliwość występowania również z interpelacjami w sprawach, które po prostu nie znam, bo trudno, żeby na wszystkim się znać. Jeśli chodzi o, przejdę teraz do rolnictwa. Może jeszcze tak ogólnie politycznie, bo można by zapytać, co się stało, jeśli było tak całkiem dobrze, bo zawsze może być lepiej, to nastąpiły zmiany na przełomie roku, jeśli chodzi o rząd Rzeczpospolitej, nastąpiła zmiana premiera. Po tych dwóch latach przychodzi taki pewien moment, to była dyskusja również polityczna na szczeblach Prawa i Sprawiedliwości, przychodzi moment, że trzeba po prostu złapać drugi oddech. To, co zostało zrobione w tych trzech sferach, o których mówiłem, a więc bezpieczeństwo, rodzina, rozwój, gospodarka, przychodzi pewien moment, że powinno przyjść nowe spojrzenie. Ono nastąpiło. Może za długo to trwało rzeczywiście, bo budziło to wiele dyskusji i kontrowersji, ale zmiana na stanowisku premiera, sondaże co najmniej tak pokazują, została dobrze odebrana. Pani premier Beata Szydło dalej zajmuje się sprawami społecznymi. Minister, a teraz premier Morawiecki przede wszystkim stawia na gospodarkę, ale jednocześnie mówi, że nie ma obaw, żeby po prostu zapomnieć o sferze społecznej. Nastąpiła też zmiana w wielu resortach. Nastąpiła zmiana również dotycząca działów w administracji publicznej. Przykład Polskie Wody, a więc to, co było kiedyś w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Wszystko, co było związane z wodą, przeszło od 1 stycznia. To, co przeszło od 1 stycznia do gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. No, uznano, że niech jeden minister zajmuje się po prostu tą wodą, a niech nie będzie to rozdrobnione. Mowa o wodzie. Dotknę również tego działu, który jest wrażliwy. Myślę o Ministerstwie Ochrony Środowiska, tam, bo poruszyłem sprawę, nie będę analizował zmian personalnie, bo to nie o to chodzi, ale zmienił się minister ochrony środowiska i chcę Państwu powiedzieć, że już nie mam tylko nadziei, ale głęboko wierzę w to, że uporządkujemy w końcu szkody łowieckie. To, co obiecałem, jak przyjeżdżałem tu na spotkania, niestety 2 lata to trwało, aczkolwiek chcę powiedzieć, że przy ustawie, na którą pracowałem, ustawa została przyjęta w czerwcu 2016 roku, tylko została zamrożona. Ona jest przyjęta, ale w wyniku działań resortu środowiska ona była przesuwana o kolejny rok. Dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy procedowanie nowelizacji tej ustawy w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa i będą daleko posunięte zmiany, które powinny w końcu szkody łowieckie załatwić definitywnie. Będzie komisja powołana, w której będzie pracował oczywiście rolnik, przedstawiciel Izby Rolniczej, przedstawiciel wójta, więc prawdopodobnie to będzie najczęściej sołtys, bo
najbliżej mu jest i będzie to widział i będzie myśliwy. Szkody łowieckie będzie wypłacało koło, a jeśli koło nie będzie miało środków finansowych, to dokładać będzie Polski Związek Łowiecki. Polski Związek Łowiecki z samych składek rocznie ma około 80 milionów złotych, więc będziesz tego dołożyć dla koła, które będzie po prostu trochę biedniejsze, będzie miało kłopot. Ja mówię o wodach polnych oczywiście, bo inne trochę zasady są w wodach leśnych, ale na tym nie będziemy się tutaj już dłużej zatrzymywać. Łowczego krajowego jest pomysł, żeby powołał minister ochrony środowiska. Łowczy okręgowy ma być powołany przez łowczego krajowego, ale do zatwierdzenia przez ministra ochrony środowiska. Tu jeszcze jest dyskusja na ten temat, czy ta ścieżka nie jest po prostu za długa. Skąd wiem, że Polski Związek Łowiecki wczoraj miał zarząd i większość spodziewała się, że obecne władze, nie boję się tego powiedzieć, a więc przewodniczący Bloch i wiceprzewodniczący Góra po prostu honorowo złożą dymisję, no nie złożyli, w związku z tym widzą zaparte, a dzisiaj robią pikietę pod Ministerstwem Ochrony Środowiska. Tutaj odwrotu nie będzie. Co najwyżej może być złagodzona sytuacja powoływanie tych łowczych. To tak przy okazji, bo te szkody łowieckie ciążą mi od kilku lat w dwóch sposób szczególny. Teraz tak bardzo już krótko, poprawa w takich sześciu tematach. Próbowaliśmy się przez te dwa lata na sześciu tematach skupić i próbować je realizować, a więc poprawa opłacalności produkcji rolnej, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, ochrona ziemi, to jest akurat dla mnie najłatwiejsze, bo zajmuję się tym, mam Departament Gospodarki Ziemi, usprawnienie administracji, tutaj myślę o zniesieniu dwóch agencji, powstanie jednej agencji prorozwojowej, która się nazywa Krajowy Ośrodek Wsparcia i zostaje jedna agencja płatnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Od razu mówię, nie do końca nam to wyszło. Pakiet pięciu ustaw, któreśmy wprowadzili, jest torpedowany nie przez rolników, tylko przez partnerów, a więc najczęściej producentów przetwarzających produkty rolne, bądź też handlowców do poprawy. No i współpraca międzynarodowa. Sprawa, jeśli chodzi o dotycząca poprawy opłacalności. W ciągu tych dwóch lat około 700 milionów złotych było przeznaczonych i zostały one skonsumowane na działania interwencyjne po to, żeby próbować uspokoić rozchwiane rynki. Dopłaty. To, co było niemożliwe, przeciwnicy politycznie mówili, że w życiu tego nie zrealizujemy, że system wyleżą, że rolnicy dopłat nie dostaną. Pewnie tutaj się urzędnik, którzy podniosą, powiedzą, że nie dostali, ale jest po to dyrektor, żeby wyjaśniał, dlaczego nie dostali. Okazuje się, że przez dwa lata można było wypłacić 70% tym, którzy spełniali warunki, bo ci, którzy zostali wylosowani na kontrolę, na miejscu, foto, bo to po prostu jest pewien problem. Mieli pecha, bo zostali po prostu wylosowani i muszą przejść tę kontrolę. Kiedy zostaną wypłacone dla tych rolników, kiedy zostanie wsparcie, jeśli będzie takie pytanie, dyrektor jest w stanie odpowiedzieć. W ciągu dwóch lat na zaliczki poszło około 20 miliardów złotych na polską wieś. A to nie jest bez znaczenia. Zdecydowana większość nie musiała czekać do czerwca, żeby te pieniądze otrzymać. O tej poprawie jakości, między innymi jeśli chodzi o sprawy socjalne, już troszeczkę wspomniałem, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą chociażby tych 340 tysięcy rolników w skali kraju, gdzie ta minimalne świadczenie rentowo emerytalne zostało podniesione. Ubezpieczenia. Też obiecaliśmy, że z 200 milionów zwiększymy kwotę do takiej, która powinna wystarczyć na ubezpieczenia. No niestety nie możemy dotrzeć do Was, przepraszam za słowo do rolników, żeby Was przekonywać jednak do tych ubezpieczeń. Aczkolwiek są sygnały bardzo wyraźne. My chcemy. My chcemy ubezpieczać zwierzęta i uprawy, tylko po prostu warunki, które są przedstawiane przez ubezpieczycieli, powodują, że na dzisiaj mamy ubezpieczonych około 33%. Za mało.
Pieniądze w budżecie, powtarzam, są. W ubiegłym roku mieliśmy 917 milionów, musieliśmy to zmniejszyć. W tym roku mamy podobną kwotę zabezpieczoną, więc kto jeszcze chce zdążyć, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o pogodę, pieniądze z budżetu państwa są, a przypominam, że to jest 65 do 35. Budżet państwa i rolnik. Jeśli docelowo mówimy, że do roku 2020 w budżecie państwa na ubezpieczenia upraw i zwierząt zakładamy 1 600 000 000 zł, to jeśli tego państwo nie wykorzystacie, to tych pieniędzy po prostu nie będzie. Następna sprawa, jeśli chodzi o, może to już nie jest samo ubezpieczenie, ale ochronę dochodów rolniczych. To między innymi Izba Rolnicza wystąpiła z takim projektem, jak Izba Rolnicza rozumieją rolnicy, żeby stworzyć fundusz ochrony dochodów rolniczych. Że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak przychodzi trudny moment, no to wtedy wszyscy wiecie, co się dzieje. Państwo, 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 jeszcze raz państwo, budżet państwa. Dajcie, zrekompensujcie, pewnie trochę słusznie, ale z drugiej strony to państwo ma nie tylko, może zaraz tu powstanie szum, kierowników. Inni też ponoszą pewne ryzyka swojej działalności. To ci inni, nie rolnicy, jeśli ponoszą takie ryzyko i się nie ubezpieczają, też powinni powiedzieć, państwo niech mi zrekompensuje. My mówimy o rolnikach i patrzymy przede wszystkim na państwa. Nie ma takiej kwoty na żadną inną branżę w budżecie zapisaną jak dla rolnictwa. To trzeba sobie szczerze powiedzieć. Ale na czym by polegał Fundusz Ochrony Dochodów? Najpierw podeszliśmy do tego globalnie. Każdy producent od 100 zł wartości sprzedanego produktu swojego z własnego gospodarstwa odprowadza 20 groszy. Ja podaję prosty przelicznik, żeby można było szybko to wyliczyć. Od 100 zł 20 groszy. Więc dostaliśmy może nie tak, ale wskazania, nakładacie kolejny podatek. Te pieniądze nie są dotykane przez państwo. To są pieniądze rolników w skali kraju. Ponad 1 300 000 rolników bierze dopłaty. Jeżeli byśmy przekonali do was, żebyście po te 20 groszy od 100 zł, oczywiście ta wartość jest pomnażana w zależności od wartości produkcji, taki fundusz stworzyli, to państwo mówi, dołożymy do tego 50%. To, co wy uzbieracie, dołożymy do tego 50%. Jest to fundusz tak zwany solidarnościowy, że jak przychodzi bieda, oczywiście zarządzać te fundusze tylko i wyłącznie będą rolnicy, znaczy inaczej, dysponentem będą rolnicy, no to pomysł był taki, żeby KOWR na szczeblu centrali prowadził tą obsługę, żeby nie powstawały dodatkowe jakieś nowe urzędy, administracja do tego, do obsługi, nie. To by robili urzędnicy, ale tylko i wyłącznie techniczne sprawy by wykonywali. Jest szansa wtedy, że łatwiej jest pomóc poszczególnym branżom. Byłem ostatnio na takim spotkaniu, przyszły branże i proszę sobie wyobrazić, że no, odpowiedź była jednoznaczna. Nie wchodzimy w to. Jedna branża, jedna, jedyna branża się na to zgodziła. Owoce. Producenci przede wszystkim jabłka zgodzili się, że są gotowi, więc zmieniamy projekt ustawy i mówimy, nie będziemy ogarniać wszystkich i wszystkie branże, zboże, bydło, trzodę. Są producenci jabłek, wchodzimy i robimy dla nich specjalną ustawę. Chcą, o administracji mówiłem, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą powstania KOWR, to już państwo doskonale wiecie, to od 1 września funkcjonuje. Są pewne mankamenty, to nie jest tak, że wszystko od razu odpaliło 1 września, wszystko jest w porządku. Będziemy próbować to naprawiać. Wydaje mi się, że na bulecie przy nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi, jeśli będą pytania, to jestem gotowy spróbować odpowiedzieć na to, bo nowelizacja będzie. Chcemy trochę pewne rzeczy złagodzić w obrocie prywatnym też, żeby nie było tak, że za mocno się po prostu wtrącamy, więc tutaj trochę będzie odejście, aczkolwiek od zasadniczej sprawy nie chcemy odejść.
Nie chcemy dopuszczać do podziału gospodarstw. Są wnioski, żeby po prostu spod ustawy wyjąć minimum 2 hektary. Nastąpi bardzo szybki podział wielu gospodarstw. Praktycznie rzecz biorąc, zamiast powiększać gospodarstwa rodzinne, no to będziemy próbowali handlować na rynku. O wzmocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym mówiłem, że nie do końca to nam wyszło i musimy nad tym jeszcze popracować. To jest pakiet 5 ustaw. Przypomnę, ustawa o ułatwieniu sprzedaży żywności przez rolnika, o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Najczęściej myślimy tutaj o odbiorcach od waszych produktów, że stoicie na tej pozycji trochę słabszej. Ustawa o zmianie jakości handlowej artykułów spożywczych, produkt polski i w końcu ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. To już Państwo znacie. Zmieniliśmy skład ilościowy. Przewaga jest rolników w funduszach. Na 9 osób 5 jest producentów, a więc bezpośrednio rolników, 4 przedstawicieli innych branż, na przykład przemysłu, czy też jeden też z izby rolniczej. Teoretycznie macie nad tym przewagę, tylko po prostu trzeba to dobrze wykorzystywać. Te fundusze działają przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOF to obsługuje, ale dysponentami przede wszystkim jesteście wy, mając ten jeden głos przewagi. Co na rok 2018? I to będzie już koniec na tą chwilę mojego wystąpienia, więc dalej praca nad wspólną polityką rolną. Już to, co po roku 2020. Tu mogę się narazić za jakiś czas, obojętnie w jakiej sytuacji będę, czy to na stanowisku sekretarza stanu, czy posła, że mówimy o czymś, co jest niewykonalne. Być może, że tak, ale jak nie będziemy o tym mówić, to po prostu w ogóle temat zginie. Cały czas mówimy o równym traktowaniu każdego rolnika w Unii Europejskiej. To jest sytuacja nie do przyjęcia i chcemy, żeby to nam wytykają przeciwnicy polityczni, obiecaliście. Tak, tylko nikt do tego nie dochodzi na tyle poważnie. Mówiliśmy, że w nowej perspektywie finansowej, czyli po roku 2020. I cały czas te starania ministerstwo, na czele z ministrem oczywiście Jurgielem, który jeździ na posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli. Ten temat jest priorytetem dla nas, jeśli chodzi o politykę po roku 2020. Ale żeby to było, to trzeba już w roku 2018, rozmawialiśmy o tym w 2017, rozmawiamy w 2018, będziemy konsekwentni. Nie wiem, czy mi się to uda, nam to się uda do końca, ale od tego planu nie odstąpimy. Mamy na razie mało sojuszników, taka jest też prawda, ale coraz więcej państw zaczyna być przekonanych, że można by było rzeczywiście próbować ten mechanizm doprowadzić do zrównania. Przy zachowaniu na przykład płatności do 1 hektara, podam prosty przykład, dla Malty ponad 700 euro do hektara. Ale jeśli ktoś tam był albo zna rolnictwo maltańskie, to tam nie jest rolnictwo, tylko tam jest zabawa. Rolnictwo, działki są 20-30 arowe i to są rolnicy. A tam jest kamień po prostu. Dlatego dostają po 700 euro do 1 hektara, jeśli ma, a są takie, byłem tam, miałem okazję zobaczyć takie działki obudowane kamieniami, żeby wodę zatrzymywać, która tam od czasu do czasu popada. Ma 10 działek po 0,1 hektara i ma hektar i dostaje 700 euro dopłaty do takiej zabawy. To jest bardzo ciężka praca, ale no, jakbyście to zobaczyli, to byście powiedzieli, że to jest dla was tylko zabawa. Rozpoczęliśmy pracę nad ustawą o takim kodeksie rolnym, w którym chcemy pozycję rolnika w sposób znaczący wzmocnić, jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, w końcu to zdefiniować, bo tak naprawdę czystej jasnej definicji tego nie ma. No i temat, który jest dla nas wiodący, premier Morawiecki to rozpoczął, uczestniczymy od samego początku. Strategia rozwoju kraju, w tym 21 programów dotyczących rolnictwa i te programy skupiliśmy w jednym dokumencie pod tytułem Pakt dla rozwoju obszarów wiejskich.
Wyprzedzająco powiem tak. W środę mamy posiedzenie komisji dotyczącej budowli dużych, ja to nazywam instalacja, więc wiecie o czym mówię, dużych budynków, w których odbywa się tucz przede wszystkim jednak nakładczy. Jest powołana komisja w tym celu, złożona z osób z resortu infrastruktury, również z ministra ochrony środowiska i ministra rolnictwa. Temat jest palący nie tylko u was, od razu uprzedzę. Praca jest nad kodeksem budowlanym, trafił do Sejmu, gdzie te sprawy też są stawiane. Następna rzecz, minister Jurgiel składa wniosek o wsparcie dla producentów trzody chlewnej w wyniku spadku ceny, które są. Chcę co najmniej powtórzyć ten mechanizm, który udało się zrobić na początku roku 2016. Pamiętacie Państwo, tam przyszła zgoda z Komisji Europejskiej na pomoc w wysokości 29 milionów euro plus taka sama kwota ze wsparcia krajowego. To było około 200 milionów złotych, Jeśli chodzi o ASF, no specjalista jest między nami, jeśli będą szczegółowe pytania, to odpowie. Jest to problem ogólny w kraju, już nie tylko do Wisły, ale i za Wisłą. W naszym województwie również są przypadki. Na szczęście, nie miałem takiej informacji, na szczęście tylko dziki, tak, panie doktorze, na razie, ale to nie uspokaja. To może być w każdej chwili sytuacja nadzwyczajna. Podejmujemy z tego tytułu również środki nadzwyczajne, które mogą boleć. Ale chcemy zaproponować pomoc dla tych, którzy po prostu przyjmą warunki dotyczące poszerzenia warunków bioasekuracji, ale nie w strefach niebieski, czerwony i żółty. Żółta to jest zagrożona, tak, panie doktorze? Więc ochrona, przepraszam. Więc nie tylko ta, bo właściwie już no, może być nieskutkować. Bioasekurację chcemy wprowadzić, tam jest program. To są warunki bioasekuracji na cały kraj. I zaproponować również tym, którzy będą chcieli. Bo jak przeczytają, jakie są warunki, co muszą spełniać. Chociaż jestem przekonany, że 90% osób, które prowadzą produkcję trzody chlewnej od lat, a nie od roku, to te warunki w 90% są spełnione. Tu chodzi głównie o te osoby, które mają, powiedzmy, produkcję na poziomie 10, 15, 20 sztuk. Wiadomo, rzecz powszechna, że z takiej ilości w cyklu rocznym gospodarstwo się przecież nie utrzyma. To jest dodatkowe, powiedzmy. Dodatkowy jakiś dochód na poziomie, nie wiem, strzela może 20-25% z tego dochodu ogólnego, które jest w gospodarstwie. I jeżeli te warunki, które postawimy w tych naszych przepisach, będą do spełnienia, to będzie możliwość dalej produkcji trzody. Jeśli ktoś powie, że nie stać go na to albo nie będzie się w to bawił, to w okresie 3 lat, taka jest propozycja, w okresie 3 lat będziemy chcieli dać rekompensatę dla tych, którzy wygaszą swoją produkcję trzody. Żeby nie było sytuacji takiej, że nie ma żadnej rekompensaty. Taką pomoc chcemy skierować. Na to chcemy też uzyskać pieniądze. Jak będą szczegóły, to mogę podać, o jakie pomoc to chodzi. Na tą pomoc chcemy uzyskać również pomoc Komisji Europejskiej. A jeśli nie uzyskamy, to mamy wyjście z sytuacji. Będziemy chcieli to zrobić w ramach tak zwanej pomocy socjalno-społecznej. Tylko i wyłącznie ze środków krajowych, chociaż Komisję Europejską jak prosimy o to, żeby dali nam zgodę na nasz program dotyczący rekompensaty i wypłacania przez 3 lata dla rolników, którzy wygaszą produkcję trzody w tych niedużych ilościach. To też będą pieniądze z budżetu państwa, tylko będą inaczej po prostu naznaczone. No nie oszukujmy się, jestem w towarzystwie osób, które dokładnie wiedzą, że no nie wiem, wydaje mi się, że minimum 50 sztuk, no a mówi się o 60-70, to można mówić o tym, że jako tako to można
próbować coś tam z tego klecić, ale przeżyć tak do końca przez cały rok przy tych wydatkach i przy tych kosztach, które są w tej chwili, nie do końca się da. To tak trochę do przodu, bo podejrzewam, że te sprawy będą tutaj poruszane. Aha, jeszcze dwie sprawy na koniec. E-wnioski, mam nadzieję, że dociera do Państwa taka informacja. Co to jest e-wniosek? Mam nadzieję, że tutaj IODR i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji dociera do Państwa. To może być problem. Niestety to nie jest wymysł ministra Jurgiela, tylko dyrektywa do wprowadzenia, że powinniśmy wszystkie wnioski wprowadzać w sposób elektroniczny. Oczywiście powiedziałem na ministra, że regionie warmińsko-mazurskim, gdzie nie mamy jeszcze wszędzie dostępu i sieci, jest to po prostu niemożliwe i trzeba wszystko robić, żeby złagodzić to. Będziemy to robić, tylko trzeba mieć tą świadomość, że trzeba się do tego absolutnie przygotowywać. Że po prostu ten mechanizm musi ruszyć. Przy czym jest tam możliwość do 10 hektarów, tak panie dyrektorze, do 10 hektarów nie trzeba będzie składać wniosku, tylko oświadczenie, że jeśli się nic nie zmieniło, w ciągu roku wystarczy złożyć oświadczenie, temat jest zamknięty, a to jest skala też ponad 300 tysięcy rolników, więc pewne ułatwienia tutaj będą. I ostatni temat jest projekt, wydaje mi się, że będzie na krótkiej ścieżce, ułatwienie tego uboju gospodarskiego, bo to był też problem, trzeba było mieć jakąś tam praktykę 3-miesięczną, takie inne historie. Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, zapis jest taki, że wystarczy przeszkolenie przez powiatowego lekarza weterynarii i będzie można na te własne potrzeby, będzie można to czynić. Tyle, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.